Jedziemy, jedziemy. Konkurencja, widzę, nie śpi. Już ktoś tam buszuje. Panie, ja tu już wszystko wyjąłem, tu już nic nie ma. Jak było głęboko, to nakopałem. Dobra, skakuję w gacie i jedziemy z tematem. No to jeszcze raz Sławek Grzechu. Pokażę, coś tu nakopał. Dycha z PRL-u. No i grosiki i kapsa. No jakieś 10 minut w wodzie. 10 minut w wodzie? No, no i super. No to wbijamy, dajesz. Ta, na głęboko. Ja mojego nie mogę utopić. To czyli ty chodzisz 250, to jest 250 czy 300? 250, ale ze nową setką. Aha, to ty chodzisz do elektroniki, a ja chodzę dalej. No. Dobra. Już lecę. Miedziucha, kolczyk ze słoneczkiem. Ciekawy. No fajny. No coś się dzieje, bo mi na razie co mi na razie wychodzi? Same kapsle, pyryly i druty. Także, ale sygnał na sygnale, także kopiemy. Dobrze, że nie pada. Godzina minęła, wyszliśmy na chwilę z wody. Grześ tutaj, kolega, taki artefakt wyłowił. Made in China, patrz. Kluczyk z malucha jest do odbioru. A może jakieś Cinquecento? No właśnie. Jakby coś. O, ja trochę śmieci, aluminium, dwa PRL-e i jakieś gruszówki. No i jest oczywiście ołów. Dobra. Lecimy, atakujemy następne miejsce. No i do zobaczenia. Zmiana miejscowy, dosłownie drugi sygnał i jest, sygnał 80 równo, ale mega strzał. Próbuję go trochę przemyć. Ale pierścień. Tam Grześ jest. Lecę dalej. Był sygnał 8-3 stały. Jestem, można powiedzieć, prawie na środku jeziora. I jest sreberko. Drugie dzisiaj. Takie ładne. Super.
Ciekawe to, co tam u kolei Grześka słychać. Grześ, daleko nie masz do mnie. Daleko nie, ale głęboko. Tu jest wyspa. Tu jest taka płcizna. Aż tam daleko, daleko. A między nami jest rów. Kilka ładnych metrów. To jest to, co w nocy byłem tam, gdzie Grześ, od tamtej strony. I po prostu tam się zaczyna głębia. Jest taka skarpa. Dziwnie to kiedyś kopali, no ale... Wyszło trochę grosza. Jakiś kluczyk. Masa ołowiu. Ale to później wysypię wszystko na podsumowaniu. Dobra, lecę dalej. Bo ucieka czas. Czas, czas. Jestem na takiej wysepce. Kawał od brzegu. Na środku wysepki sygnał 60. Wykopałem, wypłukałem i 5 zł. Skąd 5 zł tak daleko od brzegu? Pewnie przypłynęło. Chyba się zanosi na kumulację. Pod tym liściem. Tak. Dobrze. Nie zakopane. OK, wykopane. Teraz zrobię sygnał. Proszę bardzo. Jest i monetka. Prawdopodobnie złotówka. Tak, jest złotówka. No to do następnego. No i powoli będziemy kończyć. Kurczę, kieszeń mam tak nawaloną ołowiu jak kangur. No i robimy szybkie podsumowanie, bo już niestety została nas noc. Tutaj kolegi Grześka PRL-ki, dwa kluczyki, kilkanaście złotych w monetkach i najfajniejsze fanciory, trzy sreberka, zerwany łańcuszek, kolczyk, kuleczka i taki kolczyk z cyrkonią. No i moje śmieci. Kilkanaście złotych w monetkach. Obrótóweczka. Masa ołowiu. Taka zawieszka aluminiowa. Czterolistna konieczynka. No i moje dwa dzisiaj srebrne strzały. Dwa pierścionki, które już pokazywałem. No ten to jest mega, mega grubas. No, jak na prawie 5,5 godziny trochę tego wyszło. Ale jeszcze tutaj z kolegą Grzesiem się umówimy na wspólne poszukiwanie. No i tyle. Pozdrawiam
wszystkich oglądających mój kanał. No i do następnego. Chcesz gdzieś u kogoś pozdrowić? Brodatego Zbira. Tak, bro. Pozdrawiamy brodatego Zbira, Odyna, no. Daria, wszystkich kopiących w wodzie. Teraz akurat kopię w wodzie, także pozdrawiamy wszystkich Odyńców. I Odynki. I Odynki. No i tyle. Do następnego.